Walka z nimi trwa już od kilku lat i przypomina walkę z wiatrakami. Mowa o dopalaczach. Firmy nakryte na sprzedaży tych substancji z dnia na dzień zostają rozwiązane, a na ich miejsce pojawiają się nowe, którym ponownie trzeba udowodnić nielegalną sprzedaż dopalaczy. Tak dzieje się również w Ostrowcu, w jednym z działających na terenie miasta sklepów, w którym ostatnio ostrowieccy policjanci wspólnie z pracownikami powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej przeprowadzili kontrolę. Wchodząc do sklepu, oczywiście firma poprzednia nie istniała, już istniał nowy podmiot, więc postępowanie trzeba od początku było zacząć administracyjne. Pobraliśmy próby nowych już innych środków zastępczych, czyli tak zwanych dopalaczy. Produkty te są po prostu eksponowane w takich gablotach w tym sklepie. Podczas przeprowadzonej kontroli ujawniono 476 sztuk środków psychoaktywnych, które po zabezpieczeniu trafiły do laboratoryjnych badań. Wysłaliśmy próby z tej ostatniej kontroli do Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie. No i oczekujemy, gdzieś około miesiąca trwa badanie, oczekujemy na wynik jego po prostu. Poprzednio przeprowadzane badania zawsze wykazywały obecność substancji psychoaktywnych. Były to związki, że tak powiem, chemiczne, syntetyczne, które w rozumieniu tej ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii są środkami zastępczymi, czyli właśnie zawierają tę substancję psychoaktywną, która taki efekt wywołuje jak po prostu narkotyki. Substancje występujące w dopalaczach są bardzo niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. Dopalacze to są takie stosunkowo nowe substancje psychoaktywne, które są bardzo szkodliwe. Niepokojące jest to, że nie znamy do końca składników, które wchodzą w skład danego dopalacza. Mogą powodować takie stany euforii, ale również lękowe napady, halucynacje, omamy. No i potem działają, że na układ nerwowy, ale również i na pokarmowy, i na wszystkie inne organy. Bardzo ważna w walce z dopalaczami jest profilaktyka, która w szkołach na terenie Ostrowca i powiatu ostrowieckiego jest szeroko przeprowadzana. Po dopalacze sięgają niestety coraz to młodsi, nawet uczniowie szkół podstawowych, dlatego ważne, aby o zagrożeniach, jakie niosą dopalacze, mówić nie tylko w szkole. Wcale nie trzeba być specjalistą, aby z dziećmi na ten temat rozmawiać. Wystarczy taka zwykła rozmowa, ale zachęcam do tego, aby rodzice zasięgnęli takiej wiedzy z materiałów specjalistycznych. Dostępne one są w internecie, dostępne są w szkołach. Można zapytać o to pedagoga czy wychowawcę i na pewno takie informacje zostaną udzielone. Niestety, pomimo ciągłych apeli na temat szkodliwości dopalaczy, wzrasta ich liczba. Występuje również coraz więcej zatruć tymi substancjami. Pamiętam, że w 2013 roku myśmy zatrzymali dokładnie, potem robimy te sprawozdania, monitorujemy, 243 opakowania, a już w ubiegłym roku 1876. Teraz do tej pory zabezpieczyliśmy około 800. To jest przez te 3 miesiące. Za wprowadzenie do obrotu substancji psychoaktywnych, tak zwanych dopalaczy, inspekcja sanitarna z mocy ustawy nałożyć może na sprzedających karę grzywny od 20 tysięcy do 1 miliona złotych. Ale zdrowie i życie człowieka jest przecież bezcenne.